A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, jak widać, transportera za mną, to znaczy, że jest dostawa tytoniu, tak moi drodzy, jedziemy dzisiaj do miejscowości Łukowa i tam dwa podmioty skupujące dzisiaj skupią. Powiem tak, zostało mi gdzieś koło ponad tonę, podzieliliśmy to na dwie dostawy. Jeszcze do przesortowania jest jakieś 20 przesortowane, znaczy no przełożenia, bo moi drodzy, jakieś 20 chyba 4 wieszaki, to chyba 150 kg, tak przeliczałem, gdzieś chyba ponad 6 kg wychodzi suchego tytoniu, także to troszeczkę do zrobienia jest, także idziemy do chłopaków i jedziemy do Łukowa Company Tabako. Te dwie firmy są w odległości niedużej, jakieś może do pół kilometra. Także jedziemy w tę samą miejscowość, nie będziemy kręcić. Jeszcze trochę zostało tutaj w magazynie wstępnego produktu. Tu wieziemy w poniedziałek. Tak, w poniedziałek, bo dzisiaj jak wrócimy, troszkę przesortujemy, także tu jeszcze zostało. A tu w workach są na przykład te tryny, takie resztki, bym powiedział. Tak, czekam na panie prezes. A co? Czym się pochwalę? Zamówiliśmy książkę obsługi do ciągnika. Słuchajcie, 10 lat ciągnik. Kurde, wiecie, no nie, to słabe światło. Powiem tak, wejdę tutaj, przyjdę. Naprawdę, byłem w szoku, jak się tam pewne rzeczy dowiedziałem. Książka wygląda tak. Ja widzę, że to ktoś po prostu robi sobie, nie wiem, czy kseruje, bo to widać, że to po prostu skserowane jest, ta książka. Taka gruba. No, w miarę jest ładnie zrobiona. Nie powiem. Ktoś ma albo prowadzi jakieś drukarnie. Czyli kartki ładnie docięte, sklejona. Dekturki może nie ma sztywnej, ale no, instrukcja obsługi, wydanie europejskie. No i co, moi drodzy? Doszedłem do takiej jednej sprawy. Chodzi o zapalanie. Moi drodzy, powiem szczerze, że no, byłem w szoku. W tym John Deere 5065E jest podgrzewanie, elektryczne podgrzewanie kolektora ssącego. I powiem tak. Kurczę, ja wam to wszystko poopowiadam, jak przyjadę, bo tam taka ciekawe rzeczy. Po prostu ja nie wiedziałem, jak to włączyć. No więc po prostu nikt mnie nie poinstruował przy zakupie. Chociaż jak go kupowałem, to był maj, początek chyba maja. No było ciepło, no wtedy nie było potrzeby. Ja tam zawsze widziałem, że ten ciągnik troszkę troszkę gorzej pali. Raczej gorzej pali już na jesień. Bym powiedział bardziej w zimie. Już tak przy takich zimowych temperaturach gorzej troszkę pali. Słuchajcie, kurde, wiecie, no powiem wam, trzeba było tam kluczyk wcisnąć, ale kto o tym wiedział? No dopiero poczytałem tutaj, bo doszedłem do strony takiego uruchomienia silnika. I tam właśnie, to sobie myślę, już późno było, bo tak przyszło, no przyszło już tak po południu. Wczoraj sobie, dobra, wezmę sobie, kurde, lampkę, bo tam oświetlenia nie mam, ja tą lampkę. No i tak, dobra, nie odpalałem, bo tak sobie myślę, co będę tam ciągnąć pod wieszę, odpalał. Ale dobra, wcisnąłem, tam trzeba było, tam takie dwie opcje, jeżeli tam jest temperatura przekracza ileś tam, powiedzieć zera troszkę, no to tam jest tam 15 sekund przytrzymać, a jeżeli tam już sporo na minusie jest, no to trzeba po prostu z pół minuty nawet przytrzymać. Moi drodzy, i tak faktycznie, kontrolki zaczęły przygasać. Nie ma żadnego, tylko ja wam to pokażę, bo to ciężko tak może zrozumieć mnie. Nie ma tam żadnej, jak się wciska, że coś wyskakuje, jakaś kontrolka, że to się zapala. Ciekawe rozwiązanie, bo sobie myślę, dobra, zobaczę, czy działa. Otworzyłem maskę, dotknąłem kolektor, ciepły jest. No moi drodzy, no chwilę przytrzymałem, może 10-15 sekund, no i ciepły jest. Znaczy, że to działa, no ogólnie działa, ale nie zostało nigdy wykorzystywane przeze mnie. Także fajna, ciekawa rzecz. Ja jak to przyjadę, może tam coś nagramy po prostu jeszcze z tej trasy. Może coś się tam zdarzy, coś się wydarzy. I wam poopowiadam o tym, o pani prezes idzie już naszykowana. Już jedziemy, w sumie mamy no pół godziny, godzinka. No i cała godzinka drogi, no. Nie było co tak nagrywać cały tydzień. Wiecie, no chcieliśmy to skończyć, tutaj mamy, o, pozakupiałem, już mam pełne projekty bramy, jednej, drugiej, jak mówiłem, dwie bramy, trzeba będzie ten, pokupiłem sobie trochę sprzętu, oczywiście dwa zaczarowane ołówki, no, także będzie robota, będzie się, moi drodzy, działo, będzie może więcej troszkę filmów na tym moim skromnym kanale, także o, pani prezes jest, a co, jedziemy, o, tabaczki się pozywały, miam. Niam. A ja w międzyczasie otworzę bramę. Leciutkie porządki się robi. No i przyjdzie czas na te tuje. Tylko troszkę czasu. Tak się zastanawiam, jak to zrobić. Czy to rozciągnąć sznurek? Czy jak? Bo naprawdę, faktycznie oni tak rosły. My mamy takie zdjęcie, jak Artur sadził. Pomagał Arturek, nas młodszy syn, sadzić. Takie malutkie były. Tak, nie wiem, oni miały, nie wiem, może z 20 parę centymetrów te tujki. Kupiliśmy ich. Jest 100. 100 i tylko jedna usechła, także... Chyba dobra ziemia tutaj jest koło podwórka. Dobra, otwieram bramę. Obiecałem coś z trasy, no już wracam. Sprzedany tytoń. Powiem, że poszedł tak, jak żeśmy robili. No poszedł dobrze, no nie powiem. Teraz co zauważyłem, że jednak bardziej się przyglądają jakości.
czyli te podmioty skupujące, także troszeczkę jest odwracana w drugie strony, żeby po prostu ludzie nie poszli jakieś takie... Bo powiem tak, zdawało się troszkę wcześniej, już tak nikt nie patrzył, aby z wierzchu ładnie był, no, a teraz zaglądają do środka, także taki jest taki... Tak niby pod koniec już nikt nie powinien tak zaglądać, ale jednak... Ceny już większe nie są, jakie tam były. Zaczyna się zapisywanie po prostu na kontraktację. Też troszkę brzuch nie widać, kurde. No, na kontraktację na następny rok. Chociaż mnie reprezentuje grupa. Część osób piszących w komentarzach powiedziało, że no powinniśmy być zadowoleni z tej ceny. Powiem tak, może to jest jedyny rok, który cenowo dobrze wyszedł, ale ja widzę, tak pytałem się właśnie tych punktów skupujących, że no nikt się nie porywa tak zbytnio, nikt nie chce tak nadzwyczajnie zwiększyć, wiecie? Bo na przykład może część osób nie rozumie, że to nie sztuka po prostu posadzić nie wiadomo jaki areał, to trzeba mieć w czym wysuszyć, moi drodzy. To nie ma co, że jak ktoś ma tam dwa kontenery takie większe, to posadzi, nie wiem, 10 hektarów, bo to się zmarnuje. To musi być ilość, odpowiednia ilość kontenerów do powierzchni tytoniu. I wtedy w ładnej klasie wychodzi, nie, że człowiek nie może tego zebrać, na krzakach dojrzewa, białe się robi, później się już zbiera taki biały, on już nie wychodzi w klasie, no i nie ma co oczekiwać, że po prostu będzie troszkę lepszej, no, będzie jakościowo lepszy. Już niedługo zaczynamy kolejny sezon, czyli jak to się mówi, od odkażania tuneli foliowych, po tam zasiewy, no już nasiona zostały, bo część osób wcześniej się zamawia nasiona. W tym roku zamówiłem wszystkie, bo co roku zamówiłem w grupie producenckiej, a w tym roku zamówiłem w firmie Universal. Zamówiłem w tym roku pół na pół, czyli chyba 12 gramów 28 i 12 gramów Simony. Powiem, Simony miałem, ona bardzo podobna jest, ona ma takie czubate listeczki, no. Ja mówię, no, niektórzy bardzo chwalą sobie odmianę 35, no. Ja 35 miałem, no jakaś taka, nijaka, nie wyszło, nie wiem. Ta ziemia może nie podpasowała, także sadzimy to, co sadzimy. No i pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, no. Zamówić sobie domek na ten odpoczynek, na letniskowy. Później pokażę, jaka to miejscowość. Nawigacja nam tu mówi, że tutaj jest jakieś pokoje do wynajęcia. Trzeba się umówić. Widziałeś? Wjechaliśmy od razu. Lepiej. Od razu się odpoczywa, prawda? Od razu się odpoczywa, kurde. Nie wiem, jak to jest. To coś jest, może jakiś jod, czy co? Jad! Jad drzwi, kurde chyba. Kwiatek. Dypnąłem w kwiatek. Może mi to gospodyni nie wygoni. Gospodarz. Ryby tutaj są. Ja pierdziule. O, kurwa. O, Krzysiek, tu byś morsował. O, Krzysiek przyjedzie tu morsować. Sam raz, bo bym sadził, co? Jak myślicie? My żeśmy wrócili, jak już mówiłem. Gruszka spała. Gruszka śpi, nie? Jeszcze raz wrócę do tej książki. Do obsługi technicznej ciągnika John Deere. Bo ja, jak zakupiłem, to w sumie dostałem tylko takie coś. O. Takie coś. Książka obsługi. Powiem szczerze. No, co wykonać? No to było czynności przy pierwszym tym. Przy pierwszym przeglądzie. Ona dopiero przyszła wieczorkiem, jak już mówiłem. Książka, o, instrukcja obsługi, wydanie europejskie. No i tak, i tu się doczytałem, jak już mówiłem, o, bo on ma tutaj podgrzewanie. Tutaj widać podgrzewanie. Tak samo podejrzewam, jak jest w Władimircu, prawda? No tam gdzieś 15 sekund, żeby podgrzać. No i tam 30 sekund w bardzo niskiej temperaturze, no. Ale jak to zrobić? Po prostu naciskać i przyjdziemy, moi drodzy. Wiecie, no ja jestem w takim szoku, no. Dlaczego przy zakupie nie było tej książki? Też ta książka kosztowała 60 chyba parę złotych. No tak ciężko było wydawcy, bo do Ursusa C350 to mam faktycznie ładną książeczkę. Tu jest tak, wszystko jest opisane, wszystko poczytałem. Ale do tego to nie ma nic. No ja mówię, nie dostałem tego. No i jak to się mówi, wczoraj wieczorem przyszedłem, żebyś z lampką tutaj, bo to teraz otworzyłem drzwi, żeby cokolwiek było widać. Żebym ja nie umiał odpalić ciągnika, wiecie co. W szoku byłem, bo tak, do tej pory myślałem, że o, to jest jakaś świeca żarowa. Prawdopodobnie to jest tylko czujnik zanieczyszczenia filtru powietrza. On odpali, tylko będzie się świeciło po prostu na żółto. Tak do tej pory myślałem. No bo to tam... Ale żeby to uruchomić, ten podgrzewanie, trzeba po prostu
delikatnie wcisnąć kluczyk. I tu automatycznie widać, że, nie wiem czy to widać, że te kontrolki delikatnie przygasają. No i policzymy tam do 15. No i odpalimy. Bo w to, przy samym włożeniu, przekręceniu, to już słychać, że pompa paliwowa chodzi. No i teraz, bo tam ostatnio nawet otwierałem maskę i macałem, no. No dobra, minęło, chociaż nie jest tak dzisiaj zimno, także odpalamy. Powiem naprawdę, no jest rewelacja, no. Rewelacja, kurde, no Krzysiek, odkryłeś Amerykę, prawda? Nie, dzisiaj jest ciepło, nie ma co, ale naprawdę przy temperaturach takich niskich, no tak ciężko odpalał. Znaczy taki, po prostu dłużej kręcił, no wiecie, no. 10 lat minęło. Jak to się mówi, dorobiłem się instrukcji. A wiecie, ta instrukcja była tak zamówiona tylko po to, bo tutaj jest wymiana oleju, będzie szykowana wymiana oleju hydraulicznego, filtr mam, jeszcze tam nie widzieliśmy ile tego oleju jest, a w tej właśnie instrukcji konkretnie jest co, czego jest, tam wydrukowaliśmy z internetu jakaś taka kartka, ale ja mówię, dobra, to załatwimy sobie całą instrukcję obsługi. No i widzicie, jest różnica. I faktycznie lepiej pali, bo nawet miałem chęć kiedyś zobaczyć, czy ta, bo ja myślałem, że tam jest świeca pomijowa. Ja byłem taki przekonany, że świeca pomijowa jest tam. No nie wiem, także nie wiem, czy się gapnęli, bo są takie ciągniki, czy się gapnęli ludzie, że jest właśnie taki system podgrzewania elektrycznego, bo jak już mówiłem, nie wspominam, żadna kontrolka nie wskazuje tego podgrzania tego systemu. Nawet tam pisze, że w razie jak silnik chodzi nierówno, to też można na wciśniętym kluczyku podgrzewać jeszcze aż do równej pracy silnika. Ale bym się rozgadał, co? Dobra, moi drodzy, szykuję się tutaj do robienia tych drzwi. Przyniosłem sobie drabinę. Krzysiek sobie na razie przyniósł drabinę. Nie, moi drodzy, ja tu pomalutku tutaj wyliczam. Wyliczam tutaj, gdzie co ma być, żeby po prostu nie zawadzało. Pierwsze tu będzie zamocowana taka prowadnica. Taka prowadnica, tak jak jest w tunelach foliowych, wiecie, ja myślę właśnie na takiej prowadnicy to zrobić. O takiej prowadnicy. Ona jest 3x3. No i na takich dwóch wózkach. Takich wózkach będzie, takich kółeczkach teflonowych. Ja myślę, że to wystarczy. No nie będzie miał to nie wiadomo jakiej wagi. Śmieszna rzecz, wiecie co? Naprawdę, ja myślałem, że jednak już w tych ciągnikach, no jeszcze jakby to no, ewentualnie można było przy zakupie takiego ciągnika ewentualnie można było po prostu dopłacić te 60 czy 100 zł, to chyba by nikomu żaden dealer by chyba nie zgrzeszył, jakby dostarczył takiej instrukcji obsługi. Powiem, że tak, ja nigdy nie odpalałem w zimie, to było rzadko, żeby odpalać w zimie, to można powiedzieć, że go tak nie męczyłem, bo jak ktoś na przykład częściej pracuje, odpala, czy wyjeżdża, czy jeździ, czy do transportu w zimie, no to powiem fakt, można powiedzieć, że można było człowieka, ciągnik po prostu się męczyło. No ja tam nigdy nie odpalałem, ale chociaż już wiem, gdzie jest ten błąd. Także co, moi drodzy, rozgryzłem John Deere'a. Także w tym odcinku kończę. Do następnego. Gdzie jesteś, świecożarowa? Znalazłem cię po 10 latach.